Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu ojców i braci Paulinów, posługujących ludowi Bożemu tu na Jasnej Górze, pragnę powitać wszystkich pielgrzymów obecnych na Jasnej Górze i tych wszystkich, którzy uczestniczą we mszy świętej przez media, zwłaszcza przez telewizję Trwam. Bardzo serdecznie witam młodych ludzi, pielgrzymów, maturzystów archidiecezji częstochowskiej i siostry wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi, które w tym roku świętują setną rocznicę swego kanonicznego zatwierdzenia. Ukochani pielgrzymi, czcigodne siostry i dostojni maturzyści, przybywacie na Jasną Górę, gdzie jest obecna Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu od 1382 roku. Przybywacie w tym wyjątkowym czasie, kiedy wojna na Ukrainie, pandemia szaleje, trzeba podejmować ważne decyzje. Przychodzimy tutaj do Maryi, aby u niej szukać pomocy, ratunku i pocieszenia. I tak jak Maryja w Kanie Galilejskiej na przestrzeni wieków, tu na Jasnej Górze i wielu innych sanktuariach wypraszała potrzebne łaski, dawała nadzieję, pocieszenie, prowadziła do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, tak my dzisiaj, tutaj będąc na Jasnej Górze, chcemy prosić: Maryjo, prowadź, Maryjo, dodaj sił, dodaj nam nadziei. Cieszymy się obecnością wśród nas naszego umiłowanego arcybiskupa, księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, który przewodniczy Eucharystii i wygłosi kazanie. Księże arcybiskupie, bądź pozdrowiony. W osobie księdza kanonika doktora habilitowanego Romana Ceglarka, dyrektora referatu katechetycznego, i księdza Tomasza Muchy, witamy wszystkich kapłanów zakonnych i diecezjalnych według godności kościelnych i tytułów naukowych. Cieszymy się obecnością waszych rodziców, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Bardzo serdecznie pozdrawiam przełożoną generalną, matkę Agatę Błaszczyk wraz z zarządem i wszystkie siostry zgromadzone tu w kaplicy i łączące się z nami przez telewizję Trwam i internet. Matko generalna i siostry, bądźcie pozdrowione. Czcigodne siostry, dziękujecie Panu Jezusowi i Matce Bożej dziś za waszych założycieli, Franciszkę Rakowską i sługę Bożego księdza biskupa Wojciecha Owczarka, prosząc o dar nowych powołań. Wasz charyzmat, który przejawia się we wspólnocie, maryjności i służbie Bogu oraz śluby zakonne, są pomocą w drodze do świętości i odkrywania piękna i geniuszu kobiety w zakonie. Drodzy maturzyści, przed wami przyszłość, studia, praca, a potem rodzina, zakon, czy kapłaństwo, czy samotność. Przed wami jest przyszłość. Dlatego zaprośmy wszyscy do naszego życia Maryję i Jezusa, tak jak to uczyli, jak wspomniałem, na weselu młodzi w Kanie Galilejskiej, jak to uczynił święty Jan Paweł II i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, jak wielu świętych i ludzi kochających Kościół. Maryja zawsze jest z nami i prowadzi nas do Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. Niech słowa apelu jasnogórskiego „Jestem, pamiętam i czuwam” pomagają nam wszystkim w podejmowaniu dobrych decyzji i trwania w godności dziecka Bożego. Niech to dziękczynienie i pielgrzymka maturzystów pomagają nam wszystkim iść za Chrystusem mimo różnych trudności, przeciwności, różnych zagrożeń czy niebezpieczeństw. Bo jak mówi polskie przysłowie, bez Boga ani do proga. Mszę świętą celebrujemy w następujących intencjach. Ja o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla sióstr wspólnej pracy z racji stulecia powstania zgromadzenia jako to msza święta dziękczynna. Ojciec Leszek w intencji zmarłych świętej pamięci Wilhelma, Antoniny Czekanowskich, Franciszka i Edytę Gawlita. Ojciec Longin w intencji Urszuli o błogosławieństwo Boże i opiekę. Ksiądz Jerzy modli się o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Stanisława Mularczyka w 80. rocznicę urodzin. I ksiądz Jan mszę świętą za zmarłych rodziców. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Dziękujemy ojcu Janowi za słowa pozdrowienia nas i zgromadzenia tutaj w imię Chrystusa i Jego Matki. Rozpoczynamy znakiem krzyża, który jest znakiem naszej tożsamości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. Za świętym Janem Pawłem II uczymy się, że tajemnica Kościoła to jest podchodzenie pod krzyż Jezusa i z wiarą, wpatrując się w Jego ukrzyżowane i umęczone ciało, przyznajemy się do Niego i w Nim znajdujemy swoje miejsce. Tajemnica Eucharystii jest źródłem, z którego czerpiemy nowe życie. Dlatego na progu tej tajemnicy stańmy teraz w prawdzie o nas samych i przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś zbawić grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który posyłasz nam swojego Ducha na odpuszczenie grzechów naszych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne i pełniąc uczynki miłości, oddawali Tobie należną chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że Ty będziesz, jak Ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On Cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga Twego, jak powiedział. Oto Słowo Boże. Błogosławieni słuchający Pana, błogosławieni słuchający Pana, błogosławieni, których droga nie skalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. Błogosławieni.
aby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twych ustaw. Gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków, przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia, w kapłaństwie Chrystusowym, którzy dzisiaj jesteście świadkami zawierzeń ludzi młodych, drogie osoby życia konsekrowanego, które tutaj jesteście w radości jubileuszu, ale jednocześnie zadań, które są przed wami w obecności Bożej przygotowane.
drodzy dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy oraz katecheci, podprowadzający ludzi młodych w głąb tajemnicy mądrości, która jest nie tylko mądrością tego świata, ale dotyka rzeczywistości łaski i zjednoczenia z Bogiem poprzez dar Ducha Świętego. Drodzy młodzi przyjaciele, którzy przychodzicie do domu Matki, aby potwierdzić tkwiące w was dążenia do odkrywania prawdy o sobie, ale również i przede wszystkim odkrycia sensu własnego życia. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tego miejsca i tej godziny, zarówno obecnych, jak i łączących się z nami poprzez przekaz telewizji Trwam i sieci internetowych. Stanęliśmy nad źródłem, którym jest Eucharystia. Źródło wody żywej, tryskającej z przebitego boku Chrystusa. I to jest źródło życia. Przychodzimy tutaj do domu Matki, dzisiaj w sposób szczególny jako ludzie młodzi, stojący na progu dojrzałości. Przychodzimy tutaj w czasie Wielkiego Postu, który jest czasem sposobnym, byśmy szukali głębi i spojrzenia Bożego na życie. Dopiero wówczas będziemy bardziej odpowiedzialni wobec Boga za siebie, za nasze codzienne wybory. Przychodzimy tutaj, aby mówiąc słowami świętego Pawła Apostoła, nie zmarnować łaski tego czasu, który została nam dana, i wpatrywać się w miłość Chrystusa i w miłosierne oczy Matki. Ostatnie dni liturgii czytań prowadziły nas właśnie do szkoły modlitwy, a dzisiaj weszliśmy wprost na szczyt, kiedy usłyszeliśmy słowa: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Dopiero wówczas będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Dzisiejszy zaś tekst Księgi Powtórzonego Prawa ukazuje wyraźnie, jak Izrael doświadcza Boga. Ten zaś nie jawi się w świadomości ludu jako ktoś daleki i niedostępny, ale jako ktoś, kto pragnie zbliżyć się do swojego ludu, dlatego go wybrał dla siebie, ale również dla innych narodów. To przecież Bóg daje Izraelowi prawa i przekazania, które wyznaczają drogę życia w mądrości. I słyszymy: jeśli będziecie przestrzegać tych dróg, będziecie narodem mądrym, rozsądnym i świętym. To słowo jeśli jest dla nas bardzo niepokojące, bo mówi o odpowiedzialności wynikającej z naszej wolności, zarówno osobistej, jak i wspólnotowej. Jesteś wolny, masz prawo wyboru. Już w tych dniach Wielkiego Postu usłyszeliśmy bardzo mocne słowa z tej samej księgi Powtórzonego Prawa. Kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Wybierajcie. I rozumiemy, że te nasze wybory są zależne od naszego zawierzenia Bogu. Dlatego błogosławieni są ci, którzy słuchają Pana i przestrzegają Jego dróg, jak pouczył nas psalmista. Ta więź z Bogiem nie jest czymś automatycznym, tylko czymś zastanym, jak to nieraz mówią wprost wasi młodzi przyjaciele, rówieśnicy. Nie prosiłem się na ten świat. Nie prosiłem się, żebyście mnie ochrzcili. Od tej wiary odziedziczonej trzeba nam przechodzić do wiary wyboru osobistego, ciągłego określania się, po której staję stronie. Życia czy śmierci? Błogosławieństwa idącego od Boga czy przekleństwa?
idącego od ducha złego. To wymaga czujności. Nie możemy wybrać Boga raz na zawsze. Nie możemy utracić łaski, która została w nas wpisana już od momentu naszego chrztu. Trzeba odpowiedzieć osobiście, tak jak Bóg wymagał od Izraela. To jest również nasza rzeczywistość i nasze wyzwania. Jesteśmy bowiem świadkami nie tylko przemian obowiązującego modelu kultury, czy dzisiaj wprost odważmy się powiedzieć pseudokultury, która przechodzi przez nasze teatry, przez nasze środki społecznego przekazu. Ale właśnie jesteśmy wprost świadkami odejścia od dotychczasowego modelu cywilizacji chrześcijańskiej i odejścia od Bożych praw. Jeśli słyszymy, że ta wojna, która dzieje się już poza naszymi granicami, w pobliżu, jest wojną cywilizacji, a nie właśnie zamysłu szatana, to gdzie jesteśmy? Zauważmy, że słowem, które zrobiło karierę w ostatnich latach, jest słowo postprawda, że nie ma już prawdy nadprzyrodzonej i Bożej. Nie ma już prawdy zobowiązującej, obiektywnej. Wszystko jest relatywne, wszystko można zmieniać. A ostatnio słyszeliśmy również, wy macie zasady, przestrzegacie dekalogu, a my mamy środki unijne. My mamy pieniądze. My jesteśmy świadkami, że godzina Kościoła trwa, a Chrystus jest ten sam, obecny w tajemnicy krzyża, śmierci i zmartwychwstania poprzez każdą Eucharystię, która dokonuje się na ołtarzach świata. On jest, chociaż jest odsuwany, ośmieszany i profanowany poprzez krzyż, poprzez protesty wewnątrz kościołów, a on z wysokości krzyża woła tak jak na Golgocie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego, kiedy dzisiaj słyszymy: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, to nie jest zgoda na zło, wypowiadana od strony samego Chrystusa. Bo On stanął po naszej stronie i pokazał nam granice naszego człowieczeństwa. A przypomnijmy znaną nam prawdę. Kiedy umierał na krzyżu, miał zaledwie owe 33 lata. A więc należał do pokolenia ludzi młodych. Skąd u niego ta mądrość? I takie czyny dzieją się przez jego ręce. Powątpiewali jego rodacy. Zdradzali go jego uczniowie. Zło nie może być normą człowieczeństwa. Ale nikt nie może za nas decydować o tym, jaki ma być kształt mojego, twojego, naszego życia. Dlatego nie wolno nam koncentrować się tylko na sobie, na swoich upadkach, zrażać się swoimi przeciwnościami, grzechami, słabościami, ale mamy pytać się Chrystusa, jak wychodzić razem z Nim naprzeciw wyzwaniom, które przychodzą do nas w Polsce, w Europie i świecie. W ostatnich tygodniach przeprowadzono ankietę dla 1054 osób od kilkunastu lat do 50. I okazało się, że 60% ankietowanych Polaków i Polek
przechodzi stan depresji. A największy procent jest młodzieży od lat 16 do 25. Czy to jest tylko pandemia? Czy to jest tylko zagrożenie wojną? Czy odejście od wyboru Chrystusa i stawania po Jego stronie? To tutaj, na Jasnej Górze, Ojciec Święty Franciszek w lipcu 2016 roku powiedział: przez Maryję Bóg zszedł do konkretnego człowieka. Maryja stała się wprost schodami, po których zszedł Bóg do ludzi. I dlatego ten Bóg jest bardzo konkretny. Ten Bóg jest bliski tak, jak ona stała się bliska ludziom potrzebującym w Kanie Galilejskiej, ale i w całym jej życiu. Przyjmujemy to wołanie bardzo osobiście. A przywołam jeszcze jeden głos następcy świętego Piotra, papieża Piusa XI, który w roku 1920 jako nuncjusz apostolski pozostał w Warszawie wobec zagrożeń zbliżającej się nawałnicy sowieckiej. I dlatego w Castel Gandolfo możemy do dzisiaj wpatrywać się w kaplicy dwóch obrazów: obrony Jasnej Góry i obrony Warszawy w roku 1920 z księdzem Ignacym Skorupką, który szedł z krzyżem na obronę. To on powiedział: wielkim problemem naszych czasów nie są nawet siły negatywne, lecz uśpienie dobrych. Czas Kościoła to jest nasz czas. Nie wolno nam go przespać, ani osobiście, ani wspólnotowo. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem, by wyprosić przez stawiennictwo naszej Matki i Królowej potrzebne dary Ducha Świętego dla nas osobiście, dla naszych wspólnot, dla kolejnego egzaminu naszego życia z wiary. Dziękujemy Ci, Maryjo, Matko Chrystusa i Matko Kościoła. Bądź z nami w każdy czas. Słuchani w Słowo Boże, prośmy Pana we wspólnej i ufnej modlitwie. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego arcybiskupa metropolitę Wacława, wszystkich biskupów i prezbiterów. Niech świadectwo ich ofiarnego życia pomaga wielu młodym ludziom odnajdywać drogę do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie za maturzystów archidiecezji częstochowskiej. Niech Bóg wysłucha naszych próśb i przyjmie dziękczynienie zanoszone przez wstawiennictwo Maryi, jasnogórskiej matki. A trud naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów niech nagrodzony będzie szacunkiem i wdzięcznością wychowanków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o dar pokoju na świecie, a szczególnie w Ukrainie, aby żaden człowiek nie doświadczał koszmaru wojny, a prawdziwa miłość i mądrość zamieszkały w umyśle i sercu każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne,
szczególnie do zgromadzenia sióstr wspólnej pracy od niepokalanej Maryi, aby wiele młodych serc wybranych odpowiedziała tak na wezwanie do szczególnej służby Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zmarłe siostry ze zgromadzenia oraz ginących podczas trwających wojen, aby Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych oraz za wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem mediów, aby wiara w Bożą moc i miłość stanowiła dla nas drogowskaz w życiu codziennym i pomagała w trudnościach. Ciebie prosimy. Zasłuchani w Twoje pouczenia przedstawiliśmy Ci, Wszechmogący Boże, nasze modlitwy, albowiem gorąco wierzymy, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Siostry przynoszą od nas specjalnie przygotowane na dzisiejszą uroczystość, które będzie przypominał tu na Jasnej Górze dziękczynienie sióstr za dar 100 lat istnienia z prośbą o dar nowych powołań. Przynoszą wino i wodę oraz hostie, które za chwilę staną się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Złóżmy na patenie nasze życie, nasze intencje, aby Chrystus był uwielbiony przez tą Eucharystię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć chwały swojego imienia, a także na cześć świętego. Wszechmogący Boże, niech święte misteria przygotują nas do przyjęcia uzdrawiającej łaski, która jest ich owocem, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłość Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój pomiędzy niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy zrobić szerokie przejście. Thank you.
Módlmy się. Panie nasz Boże, niech Twoja łaska i pomoc nieustannie towarzyszą wiernym, których posiliłeś Najświętszym Sakramentem i oświeciłeś nauką z nieba, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, nasza jasnogórska Królowo i Najlepsza Matko, my, młodzież klas maturalnych, przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, by powierzyć Tobie całą naszą młodość, naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze obawy i nasze marzenia, wątpliwości i nasze nadzieje. Na progu dorosłości pragniemy Cię prosić, byś czuwała nad nami i stawiała na naszej drodze dobrych i mądrych ludzi, dzięki którym będziemy mogli odczuć ciepło miłości Boga, dalej trwać przy Nim i pielęgnować w sposób odpowiedzialny swoją wiarę. Dodaj nam odwagi, abyśmy byli czujni i nie ulegali pokusie szukania łatwych rozwiązań, byśmy stawiali w naszym życiu na siłę prawdy, wartość tradycji i moc wiary. Pomóż nam tak budować swoją przyszłość, abyśmy potrafili przekazać wiarę w Boga i w sens życia, tworząc cywilizację miłości i godności każdego człowieka. Za świętym Janem Pawłem II pragniemy Cię prosić, byś nauczyła nas być obecnymi w Kościele i życiu społecznym. Naucz nas brać odpowiedzialność za losy świata i naszej ojczyzny. Naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia oraz uwierzenia w to, że zawsze łaska jest potężniejsza od grzechu. Naucz nas także wierzyć, żywić nadzieję i kochać razem z Tobą. Wskaż nam drogę, która wiedzie do pokoju. Drogę, która prowadzi do Królestwa Jezusa i prowadź nas pośród trosk dnia codziennego. Zawierzamy Ci, Maryjo, najbliższe miesiące poświęcone przygotowaniom do egzaminu dojrzałości, czas matury i egzaminów na studia. Zawierzamy Tobie również tych, którzy nam w tym czasie zmagań pomagają, zwłaszcza rodziców, nauczycieli i wychowawców, katechetów i kapłanów. Miej w swoich dłoniach nasze serca i chroń je, by w nich nie zgasł płomień wiary, pokoju i radości życia. Niech Twoje matczyne spojrzenie towarzyszy nam każdego dnia, a wraz z nim Twoja modlitwa i Twoja troskliwa opieka nad nami. Amen. Czcigodny Księże Arcybiskupie, w imieniu wszystkich maturzystów Archidiecezji Częstochowskiej oraz Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalonej Maryi składamy serdeczne podziękowanie za uroczyste odprawienie tej mszy świętej. Dziękujemy za szczerą modlitwę z nami i w naszej intencji za powierzenie nas, naszej przyszłości i egzaminu dojrzałości Matce Niepokalanej. Pragniemy zapamiętać usłyszane podczas Eucharystii głębokie i pouczające słowo, zachować je w naszych sercach i prosić Pana, aby w nas zaowocowało. Na dalszą posługę życzymy Ekscelencji, Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego oraz nieustannego wzrastania w darze i tajemnicy kapłaństwa. Niech wszyscy ludzie spotkani na kapłańskim szlaku obdarzą życzliwością i dobrocią, a Wszechmogący Bóg niech każdego dnia rozpromienia swe oblicze i darząc księdza arcybiskupa łaską i pokojem. Szczęść Boże! Śpiewając sercem i z wiarą Magnificat Te Deum, siostry wspólnej pracy od Matki Bożej Niepokalanej pragną zawierzyć swoje życie Bogu w Trójcy Świętej, jedynemu i Matce Bożej, dziękując za 100 lat posługiwania ludowi Bożemu w Polsce i na całym świecie. W imieniu sióstr dokona tego Matka Przełożona Generalna, Matka Agata. Matko Boża, jasnogórska Królowo Polski, jesteśmy dzisiaj przed Twoim tronem, w trwającym dla nas roku jubileuszowym,
aby dziękować za Twą macierzyńską troskę w minionym wieku i zawierzyć Twej opiece zgromadzenie sióstr wspólnej pracy od niepokalanej Maryi. Matko Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, powierzamy Ci nasze życie zanurzone przez chrzest w Bożej łasce. Niech za Twoją przyczyną wzrastamy duchowo, a zasiane w nas cnoty, wiary, nadziei i miłości wydają plon zgodny z wolą Bożą i pomogą trwać w zjednoczeniu z Bogiem. Panno wierna i najczystsza, Tobie składamy nasze serca konsekrowane dla Boga i prosimy, pomagaj nam każdego dnia wydawać ewangeliczne owoce naśladowania Twojego Syna przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Niepokalana Patronko nasza, oddajemy Tobie nasze wspólnoty, domy i dzieła. Niech wzrasta w nich Boża chwała i cześć dla Twego niepokalanego serca. Pomóż nam za przykładem naszych założycieli, matki Franciszki Rakowskiej i sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, rozwijać dane nam charyzmaty i ofiarnie pracować w zbawczym dziele Twojego Syna. Oblubienico Ducha Świętego, przyjmij każdą z nas i każdego dnia bądź nam mistrzynią w nasłuchiwaniu i przyjmowaniu Bożego Słowa. Pomagaj nam dzielić się nim z innymi i nieść je potrzebującym. Niech całe nasze życie stanie się wychwalaniem Boga w służbie innym. Najświętsza Dziewico Maryjo, oddajemy Tobie nasze rodziny, bliskich, przyjaciół, współpracowników, podopiecznych, dobroczyńców, członków dzieła duchowej pomocy powołaniom. Wypraszaj nieustannie wszystkim błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry, w duchu pokory i zawieszenia na ołtarzu Matki Bożej składają bukiet białych kwiatów. Myślę, że słowa świętego Piotra, apostoła z jego listu, bardzo dobrze oddają życzenia zarówno w stronę ludzi młodych, jak i sióstr. Abyście zdali sprawę z nadziei, która jest w was. Zwłaszcza wobec tych, którzy będą się od was domagać uzasadnienia tej nadziei, która w Duchu Świętym rozlana jest w sercach naszych. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.